Kebab tak naprawdę nie jest orientalny, jest nasz polski, dlatego też mamy wieprzowinę, dlatego teraz dodajemy do wieprzowiny dzika. Nasi przodkowie jedli dzika, nie? Dzik to było to mięso, które było lubiane zawsze w Polsce. Tylko my, Polacy, będziemy jeść dzika. Wieprzowina z dzikiem, uważam, jest hit. Ale jako, że również jemy kurczaka, standardowy taki kebab, do którego przyzwyczailiśmy się, to jednak kebab z kurczakiem albo z baraniną. Nigdy baraniny nie było w Polsce, ale jak to kiedyś ktoś mi powiedział, są barany, które myślą, że to baranina, nie? Więc ich nie brakuje. Ale w rzeczywistości nie ma baraniny. Był kurczak i były jakieś różne inne dziwne mięsa, które z mięsa miały tam ze 20%. Ja stworzyłem coś innego. Stworzyłem dwa mięsa nabijane. Nie wiem, jeżeli ktoś znajdzie w Polsce kebaba, gdzie są oba mięsa nabijane, to niech do mnie zadzwoni, bo naprawdę jestem ciekaw. Bo co to są dwa mięsa nabijane? Dwa mięsa nabijane to jest to, że ja mięso wcześniej dostaję świeże. Jest ono wcześniej poddawane, jest przygotowane, marynowane, zostawiane na noc. Następnego dnia ja to mięso nabijam, układam i szykuję takiego właśnie kebaba. Ten kebab później przez cały dzień jest pieczony, ale to jest mięso. Tu rzeczywiście mogę powiedzieć każdemu, że dostaję świeże mięso i pod tym mięsem mogę się podpisać. Bo jeżeli miałbym sprzedawać, to sorry za słowo gówno, które nazywam kulami mocy, nie sprzedawałbym tego, ponieważ nie mogę się pod tym podpisać. Nie wiem, co tam jest. Wiem, że jest tam dużo różnych dziwnych składników. W tej chwili Unia Europejska, jakby nie trzy głosy przeciw, to by po prostu zakazała sprzedaży wieprzowina z dzikiem. Dodajemy oryginalnie do wieprzowiny dzika. Kupujemy tą dziczyznę, bo wiadomo, że teraz ktoś mi powie i zaraz będą zarzuty pod moim kątem, że wiadomo, co to za mięso. Mięso jest wiadomego pochodzenia. Jest jedna legalna ubojnia, o której wiem, jest to zwierzyniec w lubelskim. I z tej właśnie ubojni pochodzi dzik, którego my dostajemy. Jest to łopatka z dzika z pewnego źródła, więc na pewno nikogo nie otrujemy. Też dlatego kupuję, może jest droższe to mięso, na pewno jest droższe, ale jest na pewno dobre. A chyba najważniejsze, żeby ono było dobre, żeby nasi goście, którzy do nas przychodzą, jeżeli u nas jedzą, wychodzili stąd, nie mieli problemów żołądkowych i żeby nie narzekali, że no coś tam było jednak nie tak. No bo może alkoholu było za dużo, to miałem biegunkę, a to wcale nie ma nic wspólnego. Biegunkę miałem dlatego, że było stare mięso gdzieś. No. Tak. Jak długo masz ten lokal? Ten lokal jest świeży. W ogóle w kebaba bawię się od 2000, dokładnie 8 roku. W 7 zacząłem się tym już tam w jakiś sposób angażować. Od 8 moja przygoda z kebabem trwa, z jakimiś tam przerwami, ale trwa. I prawda jest taka, że kebaby poznawałem z innej strony. Poznawałem ze strony rzeczywiście zawsze. Kurczak był nabijany. Nigdy w życiu nie kupowałem kurczaka tego z gotowych kul mocy. Mimo, że mogłem pójść na łatwiznę, byłoby to tańsze, nie? Bo pierwsza rzecz, wiadomo, czas kosztuje. Mięso, które ja kupuję, jest drogim mięsem, bo jest to świeże mięso z pewnego pochodzenia. No i najważniejsza rzecz, jest to czyste mięso. Jeżeli kupowałbym gotowego, nie musiałbym tego wszystkiego przechodzić, nie musiałbym go szykować, nie musiałbym go przyprawiać, nie marnowałbym czasu, czyli nie marnowałbym pieniędzy. Mało tego, powiem taką ciekawostkę. Kurczak w tej chwili na rynku, kurczak świeży, tak zwany trybowany, czyli z oddzielonymi kośćmi, na przykład kosztuje w granicach 11-12 zł za kilo. Mogłem już nawet, dostałem jakieś ofertę, kupić gotowego takiego w kuli od 6 zł za kilo. Nie wiem, ile tam było kurczaka i co w nim było. Czy ja mógłbym sprzedać komuś coś, czego bym nie znał? Miałem kiedyś klientów dwóch, którzy przyjechali, to jeszcze nie w tym lokalu, ale przylecieli, bo byli w Europie, byli ze Stanów Zjednoczonych, przylecieli na lotnisko Świdnik, wzięli taksówkę, przyjechali do nas, zjedli sobie kebaby, zrobili sobie zdjęcia i pojechali na lotnisko i na pytania, czy może by coś zwiedzili, ich to nie interesuje, ich interesuje kebab, bo ktoś akurat w Stanach zobaczył na YouTubie nasz kebab i fajny, coś ciekawego. Dla nich to było to, co inspirowało ich, bo wiadomo, że mogło potem przyjechać, pokazać znajomym zdjęcia, no byliśmy tutaj, zjedliśmy, było tak, a nie inaczej, bo fajnie, tak? O to chodziło. Także no różni, klientów mamy bardzo różnych. Również o różnych obcokrajowców, no o różnej karnacji, jakbym to nazwał, i jedzą u nas, także tutaj no każdy nas odwiedza. No, mamy takie czasy, jakie mamy. Czy was ktoś
oskarża o rasizm, chociażby ze względu na nazwę. Jak tylko otworzyłem, bo prawdziwy kebab prawdziwego Polaka pochodzi tak naprawdę w tamtym roku, we wrześniu odpaliłem taką inicjatywę. Chodziło mi tam o pewne różne rzeczy, no nie chcę mi się w tej chwili w to zagłębiać, ale otworzyłem pierwszy nasz lokal i od razu w Anglii pojawił się artykuł o mnie, że polski przedsiębiorca rasista, nie wiem skąd to się wzięło, otworzył prawdziwy kebab prawdziwego Polaka. Był to przekaz w takiej gazecie Telegraf chyba, tak było dokładnie. Także no, zaatakowano mnie kiedyś również, pomazano na przykład mi mój szyld i też był to atak rasistowski na moją firmę, ale jest jak jest, w takich czasach żyjemy. No.